Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. W Szkole Podstawowej nr 6 od 4 do 11 kwietnia trwa Niebieski Tydzień dla Autyzmu, w którym bierze udział cała szkolna społeczność. Niebieski Tydzień w szkole rozpoczęło spotkanie z posłem Sławomirem Piechotą, który wygłosił prelekcję na temat Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Tych osób niepełnosprawnych przybywa w naturalny sposób. Z takiego choćby najprostszego powodu, który jest wielkim sukcesem cywilizacyjnym społeczeństw, zwłaszcza europejskich, ale też Północnej Ameryki czy Japonii. Po prostu ludzie żyją dłużej, a żyjąc dłużej też z wiekiem doświadczają tych różnych ograniczeń. Takie spotkania, w których bierze udział młodzież, są bardzo ważne. Nie tylko poznają oni, w jaki sposób funkcjonują w społeczeństwie osoby niepełnosprawne, ale również dowiadują się, jak zmienia się prawo, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. Jesteśmy szkołą, która realizuje nauczanie włączające, ponieważ klasa integracyjna nam się w naturalny sposób rozpadła. I tu właśnie dzięki organowi prowadzącemu, moi drodzy, dzięki tym ogromnym nakładom finansowym, jesteśmy w stanie wspierać te dzieciaki. I tu rodzi się nowy pomysł, panie burmistrzu, ponieważ od przyszłego roku do tego budynku przyjdą dzieci z 4. i 5. klas. Przyjdzie już część dzieci, które poruszają się na wózkach, dzieci, które potrzebują pomocy. Chyba zaczniemy myśleć o windzie. Bo winda, która jest tylko z parteru, właściwie z piwnicy na parter, chyba nam nie wystarczy. W szkole prowadzonych będzie szereg działań, aby młodzież mogła dowiedzieć się więcej na temat autyzmu. Zorganizowany zostanie m.in. konkurs dla klas 4-7 oraz 2 klasy gimnazjum na najciekawszą gazetkę klasową pod tytułem Autyzm obok nas oraz niebieski kiermasz z niebieskimi ciastkami, ciasteczkami i muffinkami. Przewidziane są warsztaty, projekcja filmu, spotkania z wychowawcami, spotkania z nauczycielami, pedagogami specjalnymi, którzy będą mieli prelekcje na temat właśnie autyzmu i niepełnosprawności. Dodatkowo udekorowana została szkoła, a w bibliotece udostępniono książki mówiące o autyzmie.